Czuwaj! Tu Zuzia, a to jest kolejny odcinek z serii Wiązanie na spontanie. A dziś... W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zawiązać węzeł marlinkę, czyli taki, jaki nosimy na chuście, i jak wypleść makramowy liść. O taki! Zawiązanie chusty, wbrew pozorom, jest bardzo proste. Jeśli nie mamy guzy, to bierzemy dwie końcówki naszej chusty, tak aby jedna troszeczkę wystawała z jednej strony, była troszeczkę dłuższa. I teraz przekładamy tą dłuższą końcówkę nad krótszą, przekładamy ją pod spodem i wsadzamy tutaj do tego powstałego oczka. W taki sposób. I teraz wyciągamy ją i zaciskamy nasz węzeł do góry. O tak. Przyszedł czas na wyplatanie naszego liścia. Do jego wykonania potrzebny będzie tylko sznurek. Najlepiej taki bawełniany. Oraz nóż bądź nożyczki. Naszą pracę zaczynamy od ucięcia kawałka sznurka, który będzie dwa razy dłuższy od końcowej naszej pracy. Ja mam tu akurat 2 metry, czyli po złożeniu wyszedł mi tak około metr. Kiedy nasz sznurek jest już ucięty i złożony, układamy go pętelką do góry. O tak. Teraz wybieramy miejsce, w którym chcemy, aby kończyła się ta pętelka, za którą powiesimy potem nasz liść. Ja chcę na przykład tutaj. I teraz w tym miejscu wiążemy ten sam węzeł, którym zawiązujemy chustę. Biorę nad pierwszym sznurkiem, przechodzę pod nim. I teraz przechodzę górą. Zaciskam. I nasza marlinka powinna wyglądać mniej więcej tak. Ważne, aby końcówki były tej samej długości, żeby kończyły się w tym samym momencie. Teraz biorę mój sznurek i układam go na tym rdzeniu tak, aby zobaczyć, jakiej szerokości chcę, żeby był mój liść. Mój będzie takiej szerokości, więc takie kawałki sznurka odcinam. Na jeden splot potrzebujemy dwóch sznurków tej samej długości. Kiedy mamy już dwa kawałki sznurka, składamy je na połówki. W ten sposób. Jeden sznurek i drugi sznurek. Teraz układamy jeden sznurek nad linkami, a drugim z nich wchodzimy pod niego, wsadzamy go tak, przekładamy końcówki pod naszym rdzeniem i wchodzimy do tej pętelki. Teraz zaciskamy. I jeszcze raz. Teraz odcinamy kolejne dwa kawałki tej samej długości. Składamy na pół. Układamy na naszym rdzeniu. A teraz drugim przechodzimy nad tym sznurkiem, pod tym sznurkiem i nad pętelką.
Znów zaciskamy. I ten krok powtarzamy dwoma sznurkami po kolei raz przy razie, aż zostanie nam mniej więcej tyle sznurka, jeśli robicie liść tej samej długości co ja. No to bierzemy się za wiązanie. No dobra, kiedy już zawiązaliście tyle tych węzłów, że zostało Wam mniej więcej tyle sznurka, to mogliście zauważyć, że nasz liść no, nie wygląda zbyt liściasto jeszcze. Więc teraz muszę wziąć marker. Ja wyjmuję go z pięknego mojego piórnika, który uszyłam dzięki serii Jak uszyć. No więc biorę marker i wyrysowuję tutaj kształt mojego liścia. Mój będzie wyglądał mniej więcej tak. Tu chcę mieć go zaokrąglonego. Ważne, żeby ten marker był na wszystkich sznurkach widoczny. No i tu będzie się zwężał. O tak. Ważne, żeby te ostatnie sznurki nie były tak do końca ucięte, bo będziemy ciąć po tej linii, bo one będą zwisać sobie swobodnie w dół, więc jeśli będą obcięte zbyt krótko, to nasz węzeł może się rozwiązać. I tak samo rysuję z drugiej strony. Kiedy utniemy nasz liść po liniach, które wyrysowaliśmy, bierzemy po kolei każdy ze sznureczków i rozwarstwiamy go na trzy, bo większość sznurków jest właśnie tak pleciona z trzech, więc rozwarstwiamy je na jak najdrobniejsze niteczki, żeby uzyskać taki puszysty wymiar. Kiedy już wszystko rozdzielicie na te potrójne sznurki, wasz liść powinien wyglądać tak. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film i że udało Wam się ukończyć naszą pracę. Zapraszam Was też na naszego Facebooka Harcuj w domu, do którego link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, czuwaj!